dziś na przykładzie tej skrzynki do kształtowania zachowań pokażę, jakich podstawowych sygnałów w pracy z psem używam na co dzień. I są to trzy sygnały. Pies musi wiedzieć, kiedy rozpoczyna się dane zadanie, no wtedy, kiedy słyszy komendę. Wykonuje tą komendę, no to słyszy OK lub kliki. No i w ten sposób nagradzam psa w pozycji. Czyli w stój, siad, waruj, do, na, w marszu przy nodze. I po kilku powtórzeniach, za to, że cały czas trwa w tej pozycji, mówię mu sygnał super, i to mówię takim bardzo radosnym głosem, który sugeruje już psu, że może się z tej pozycji zwolnić i teraz posypią się żywo nagrody. Oczywiście nie zawsze rzucam te nagrody na ziemię, często też daję je z ręki, ale właśnie w taki sposób, żeby pies sobie gonił tą moją rękę, żeby mógł się troszeczkę rozruszać i zrobić taką mini przerwę od poprzedniego zachowania. Po tym mogę wrócić zaraz do pracy z tą samą pozycją albo z inną komendą i znów sobie klikam parę powtórek i albo wybieram tą najlepszą i wtedy mówię super i nagradzam znowu poza pozycją, albo nagradzam sobie spontanicznie, jeżeli nie widzę jakiegoś tam wielkiego postępu, albo przedłużam to zachowanie właśnie i to najdłuższe powtórzenie nagrodzę superem, albo też obserwuję i wyprzedzam moment, kiedy pies mi się zmęczy danym ćwiczeniem i wtedy też mówię mu nagle super, dzięki czemu psy bardzo lubią wykonywać ze mną pracę, bo kliker, one nigdy nie wiedzą, kiedy będzie kolejne powtórzenie po klikerze. A jak usłyszą super, no to już jest takie zwolnienie i radość i wiedzą, że mnie się podobało to ćwiczenie, które wykonywały. No i to jest taka chwila właśnie rozluźnienia wesołego dla nas. No i jeżeli ja chcę całkowicie już zakończyć sesję, no to mówię luz i pozwalam wtedy psu pobiegać, załatwić się. No może robić wtedy naprawdę co chce. Jeżeli mam psa początkującego w tych sygnałach i też jeszcze w dodatku takiego pracusia, no to zbieram dane akcesoria po to, żeby nie oferował mi kolejnych powtórzeń. Po sygnale luz ma wiedzieć, że to jest taki czas, w którym może sobie robić co chce, ale nie będziemy pracować. I wtedy albo kontynuuję sobie jakiś tam spacer, albo idziemy do domu, albo ten luz może trwać powiedzmy z 5-10 minut i potem znów wracam sobie do ćwiczeń. W każdym razie po słowie luz, dla odmiany od super, to ja nic już od tego psa nie chcę. Po słowie super daję mu nagrody w żywy sposób. Po słowie ok oczekuję przedłużenia tego zachowania, w którym jest, ma tkwić dalej. Pokażemy teraz na żywo, jak to ma wyglądać na przykładzie komendy box, która oznacza, że mój pies ma wejść do tej oto skrzynki. Ready? Box. Ja sobie klikam te najfajniejsze jego momenty, czyli te, w których nawiązuje ze mną kontakt wzrokowy. To są takie chwile, gdy tam podniesie wzrok na mnie, usłyszy kliker, pauzę i nagrodę. No i teraz będę go chciała zwolnić aktywnie tym superem z pozycji. Super! On rozumie, nie musiałam żadnego gestu przed nim robić. Za chwilę sobie to jeszcze raz zobaczycie. Że jak powiedziałam tak żywo, super! No to on sam wyskoczył i wiedział, że ja zaraz się uaktywnię. Super! I będę mu dawała fajny, taki żywszy sposób dynamiczny te nagrody. Karate box. Zobaczmy to jeszcze raz. Nagroda w pozycji. Nagroda w pozycji. I
pozycji. I za chwilę będę go zwalniała. Super! Było widać, prawda? Pies po super sam wyskoczył, czyli doskonale rozróżnia te sygnały i co ma z nimi zrobić. On doskonale wie, super, że po klikaniu ma sobie super piesek w tej skrzynce tkwić. I teraz mogę powiedzieć luz, zbieram tą skrzynkę. Pokazuję mu, że koniec pracy, koniec pracy. Mam nadzieję, że ten filmik jest taki dosyć jasny i w ten sam sposób ćwiczę sobie z nim chodzenie przy nodze, czyli wtedy klikałabym, ty złodziejaszku, cały czas, póki on jest przy tej nodze, to byłoby klik, 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 wydanie nagrody. Chcę go z tego zwolnić, powiem super, tutaj znów się z nim pobawię. Przechodzę następny odcinek, klik, 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 super, znów się z nim pobawię. No i nagle potem powiem luz, chowam ręce w kieszeń i idziemy sobie przed siebie na łąki, czy tam dalej chodniczkiem możemy sobie iść. Tak to wygląda. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to dawajcie znać.